Siemano moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę wam sekret, który jest najbardziej wam potrzebny do edycji waszych zdjęć, czyli krzywe w Lightroomie. I to wszystko jest za darmo, ponieważ wszystko będę robić na telefonie, więc nie musicie mieć żadnego sprzętu, wystarczy wam telefon i pobrany za darmo Lightroom. Oczywiście wpadajcie na Instagrama, bo tam macie wszystkie foty, które robię. No i miłego oglądania. Dobrze, a więc odpalamy naszego Lightrooma na telefonie. I ten poradnik będzie szybki i praktyczny, ale wam pokażę po prostu tą całą zasadę, jak to działa, że te zdjęcia mają taki, a nie inny odcień. Ja to zrobię sobie na zdjęciu osy właśnie, tutaj z koncertu. Sądzę, że to będzie idealne zdjęcie, by wam pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. A więc na samym początku musimy po prostu wejść w krzywy w Lightroomie. I są to takie wykresy. Wiem, że to może bardzo skomplikowanie wyglądać, bo nie wiadomo, za co się wziąć na samym początku. Ale tak, mamy pierwsza krzywa, to jest krzywa cieni i półcieni, po prostu całości bez zmiany kolorystycznej. Kolejna to jest R, czyli red, czerwona jest. Tutaj mamy odcienie czerwieni i zieleni. Kolejna to jest green, czyli zielony. I to jest zielona krzywa i tutaj mamy odcienie zielonego, no do fioletu. I ostatnią krzywą jest krzywa blue, czyli niebieska. Tutaj mamy odcienie od temperatury zimnej do ciepłej, czyli od niebieskiego do żółtego. Kolor, który was najbardziej interesuje, to ten po prostu, żebyście mieli dobry odcień. Zależy od zdjęcia. Ja najczęściej używam krzywej z półcieniami i cieniami oraz krzywej czerwonej, ponieważ najczęściej używam właśnie mniej więcej takiego zielonego odcieniu do zdjęcia i no najbardziej mi się przydaje. Jeszcze na końcu mamy taką jedną krzywą, ale ona jest według mnie trochę bez sensu, ponieważ jest to krzywa tonalna i ona teoretycznie działa prawie tak samo jak ta pierwsza. Okej, a więc na logikę, żeby uzyskać zdjęcie, które ma taki nowy odcień, żeby wyglądało klimatycznie, musimy zrobić coś z którąś z krzywy. I teraz tak, pobawcie się na samym początku, jak wam pasuje do zdjęcia. I teraz zasada jest taka, że najczęściej robię lekki cień, czyli żeby zrobić cień, musicie końcówkę zwykłej krzywej podnieść do góry. I wtedy wam te cienie podbija i je rozjaśnia, czyli robię taką mgiełkę jeszcze bardziej. Tym samym w 2/4 krzywej musicie tutaj zmienić coś. No i według mnie tutaj powinniśmy iść wyżej, jeżeli trzeba było po prostu rozjaśnić to zdjęcie. No i teraz bierzemy już kolejny skrawek tej krzywej i tutaj patrzymy sobie, jak nam tutaj pasuje. No i po prostu sobie zmieniamy tak, by ten kontrast podbić i żeby to zdjęcie wyglądało bardziej wyraziście. No i następnie przechodzimy do czerwonej krzywej i tutaj zależy wszystko od tego, jakie chcemy zdjęcie, z jakim odcieniem. To już jest wasza fantazja i cokolwiek, co wy chcecie. Czy chcecie to zdjęcie bardziej niebieskie, czy bardziej zielone, czy bardziej takie, nie wiem, czerwone. A ja zrobię je takie ciepłe i zielone, lekko. Czyli tak, bierzemy sobie czerwoną krzywą, lecimy leciutko w dół i teraz moja technika wygląda tak, że biorę 2/4 krzywej do dołu i w kolejnej połówce biorę sobie znowu do dołu i na środku idę do góry, tak? No i właśnie w taki oby sposób, trzema prostymi ruchami, możemy się tak bawić. To jest mega proste. No i teraz, jeżeli mamy już to wszystko, to możemy podbić teksturę trochę bardziej, a przejrzystość zmniejszyć, by było takie bardziej zamglone to zdjęcie. Temperaturę możemy troszeczkę zwiększyć, żeby było bardziej ciepłe to zdjęcie. No i teoretycznie, jakby nie patrzeć, zdjęcie mamy pokolorowane i wygląda już naprawdę bardzo fajnie. I tak samo analogicznie z wszystkim. Musicie się bawić tymi zdjęciami, by wyglądały one lepiej. To samo mogę zrobić ze zdjęciem z kotem, które zrobiłam ostatnio. Fun fact, ono ma najwięcej porównań z mojego całego Instagrama. Ale tak, tutaj mamy inną sytuację, bo to jest zdjęcie zwykłe, takie płaskie za dnia. No i teraz, na początku bawimy się tymi półcieniami. Tutaj możemy troszeczkę właśnie podbić kontrast, żeby było lekko cienie zwiększyć. No i w sumie większej korekcji tutaj nie ma. Idziemy do czerwonego, ponieważ według mnie ja używam tylko tej czerwonej, nigdy prawie nie zdarzyło mi się używać zielonej albo niebieskiej.
No i robimy to samo. Lekko zielone tutaj do dołu, ale tu już musicie bardziej uważać, bo to zdjęcie jest za dnia. Każda zmiana jest bardziej drastyczna. No i robimy analogicznie to samo. Lekko tutaj do dołu i leciutko do góry, żeby nie było to zdjęcie takie niebieskie, nienaturalnie. I wydaje mi się, że jest git. Tutaj możemy rozjaśnić, kontrast oddzielnie poprawić. To samo teksturę i przejrzystość zmieniamy. Temperaturę możemy podbić. No i voila. Naprawdę zajęło mi to parę sekund, a zdjęcie jest już obrobione. To jest naprawdę proste, tylko trzeba po prostu się chcieć tego nauczyć. I wystarczy chwila praktyki i macie obrobione zdjęcia. Czekam na wasze prace. Oznaczajcie mnie w postach, jeżeli będziecie coś edytować właśnie z moich poradników. Mam nadzieję, że wam pomogłam. Naprawdę to jest proste. Da się tego nauczyć w parę chwil. Jeszcze raz zapraszam was na Instagrama. Tam wpadajcie, polubiajcie zdjęcia, bo to są wszystkie moje prace. No i widzimy się w następnym odcinku. Siema!